Po pierwsze, w ogóle, po pierwsze, najważniejsze jest to, żebyśmy dźwięki wydobywali zawsze te same, żeby zawsze były cztery dźwięki. Raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery. Niektórzy grają. To jest jakiś chaos, już samo to granie teraz, co grałem, to już wyglądało, jakbym grał jakiś rytm, jakieś pauzy, jakieś cuda jaja, prawda? A tu było po prostu, to jest tak, że niektórzy po prostu nie są w stanie na początku zagrać równo. Nie o to chodzi, że się z nich nabijam, tylko że po prostu nie są w stanie, ponieważ chcą grać szybciej, a te dźwięki zaczynają im się tutaj motać, bo nie wyrabiają się, ale chcieliby napieprzać, no nie? Czyli teraz ważne jest tak, gramy w tempie takim, w którym ogarniamy, już nawet nie chcę mówić w tempie, powiedzmy 50. Nawet było szybciej niż 50. Żeby grać w tempie takim, w którym ogarniamy, czyli po prostu, gdzie bez problemu sobie dajemy radę grać raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery, ty, 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 ty. To akurat nie jest żaden problem, prawda? Teraz jest problem, pojawia się wtedy, kiedy urywamy któryś z tych czterech dźwięków. Czyli na przykład właśnie raz, dwa, trzy, cztery. Najlepiej sobie robić tak, żeby sobie wystukiwać nogą. Wiadomo, z metronomem granie to jest podstawa, ale wystukiwanie nogą to jakby tak nas wewnętrznie jakby sobie słyszymy ten dźwięk. Metronom, jak sobie stuka, no to możemy się pomylić, możemy go nawet nie słyszeć, bo go nawet się nie skupiamy na jego pykaniu. Możemy powiedzieć, mam cię dupie, załóżmy, albo tak się na tyle skupić na graniu tutaj, że się nie zwraca uwagi na metronom, który tam nam puka. Więc jak sobie stukamy nogą, to angażujemy się całym ciałem, że tak można powiedzieć, w to granie. Czyli na przykład raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery. Czyli na cztery była pauza. Teraz było, że urwałem czwarty i to było właśnie ty, dy, dy, ty, dy, dy. Taki tempo, takie trochę jak czołg. Czy pociąg. Bo na przykład jak było cztery. No to po prostu ty, dy, 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 dy. A jak właśnie urwałem ten czwarty dźwięk, to mam ty, dy, dy. I oczywiście tutaj kolejną modyfikacją może być, że gramy raz, dwa, na trzy nie gramy, a na cztery gramy, czyli byłoby raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa. Też widzicie, jeszcze jest coś innego. I tu waszym ćwiczeniem byłoby rozpisanie sobie tych różnych modyfikacji. Czyli na przykład pozwoliłem wam sobie rozpisać takie oto modyfikacje. To jest to, co tutaj mamy. To jest symboliczne jakby oznaczenie taktu. Tutaj mamy też symboliczne oznaczenie wartości rytmicznych. Nie piszę, jaki to jest dźwięk, bo to jest nieistotne. Chodzi o po prostu uderzenie. Czyli mamy w takcie w metrum 4 czwarte, mam 4 uderzenia. Pani kurator, widzę, że tu się trochę denerwuje. Mamy 4 uderzenia, czyli po prostu raz, dwa, trzy, cztery. Te dwie kropeczki z jednej i z drugiej strony to jest oznaczenie powtórzenia, czyli gramy raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery. Oczywiście przejście z jednego czterech do następnego czterech ma być płynne, nie że raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Tylko raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery. Czyli między czwórką a jedynką ma być
równe przejście, idealne. Tu na przykład druga modyfikacja, to jest na przykład właśnie taka, co też grałem, chyba, tak mi się wydaje, że po prostu gramy raz, pauza, 3-4. Czyli raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery. To sobie najlepiej wystukiwać nogą i dodatkowo pykać czy naciskać i wydobywać dźwięki te, które mają być uderzone. Czyli po prostu raz, trzy, cztery. Tutaj następna modyfikacja. Gramy 1, 2, 3 i czwórka, 4. To taka jaka koślawa, nie przypomina czwórki. I gramy po prostu raz, dwa, pauza 4, czyli raz, dwa, trzy, cztery. Też sobie najpierw wystukujemy nogą, czy sobie nucimy. I oczywiście pisze i tak dalej, bo tych modyfikacji jest bardzo dużo. Możemy nawet łączyć, załóżmy, to z tym, czyli byłoby raz, dwa, trzy, cztery, raz, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery, raz, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery, raz, trzy, cztery. Albo inne. I właśnie, oczywiście, to jest tylko taki, można powiedzieć, przedsmak tego, co się kryje pod pojęciem rytmika. Jednak możliwości jest naprawdę bardzo dużo, bo możemy łączyć różne takty o różnych wartościach rytmicznych, o różnych rytmów, takty różnych rytmów. Czyli możemy po prostu sobie zapętlać dowolne modyfikacje tego systemu. Oczywiście w tym ćwiczeniu, co tam pokazano na kartce, mieliśmy ćwierć nuty. Oczywiście jeśli byśmy to zaczęli bardziej kombinować, to rozpisujemy to na ósemki, na szesnastki i tak dalej. Więc może być na przykład jedna ćwierć nuta, no i na przykład dwie ósemki, prawda? Może być jedna ćwierć nuta i na przykład cztery szesnastki. Więc to jest wszystko jest naprawdę bardzo rozbudowane, więc szereg tych ćwiczeń będę też zamieszczał, po prostu lekcje następne będą różne zamieszczać z różnymi pomysłami, z różnymi też moimi pomysłami właśnie, które gram, no i różnymi też może modyfikacjami na papierze, a dodatkowo też będę te wszystkie kombinacje, że tak można powiedzieć, czy wszystkie, no czy większość tych kombinacji będę zamieszczać właśnie też w tych moich książkach, czy tam akurat w książce poświęconej dokładnie właśnie tworzeniu tam i komponowaniu, no bo to jednak jest bardzo istotne, właściwie bez tego, bez umiejętności tego, przynajmniej bez potrafienia stworzenia tego, bo nawet nie chodzi o to, że mamy na papierze napisane zagraj tą kombinację dźwięków, tylko chodzi o to, żeby mieć w głowie, żeby po prostu sobie potrafić wymyśleć różne motywy, żeby to nie było takie tylko papierowe, że sobie ktoś może odtworzyć i genialny jest. Co z tego, jeśli potrafi odtworzyć z papieru, jeśli nie potrafi wymyśleć, prawda? Bo to można powiedzieć jest trudne do nauczenia się, ale nie jest sztuką odtwarzać, sztuką jest tworzyć. W końcu sztuka to tworzenie. Thank you.
łopatki. Następne lekcje też będą... Jestem do góry nogami prawie. Następne lekcje z rytmiki też będą oczywiście, więc czekajcie z niecierpliwością. Łopatki.